Rok 2020 w Opolskim Związku Piłki Nożnej jest rokiem wyborczym. To dobry moment na pierwsze podsumowania kończącej się kadencji. Ostatnie 4 lata dla działaczy minęły w błyskawicznym tempie, realizując projekt za projektem. Za nami dwie duże reformy. Zmiany zarówno w czwartej lidze, jak i rozgrywkach młodzieżowych. Ilość drużyn w czwartej lidze zmniejszono do 16 zespołów. Zmniejszenie liczby drużyn miało na celu podniesienie poziomu rozgrywek. Wprowadzono również mecze barażowe, które w finałowej części sezonu dostarczają nowych emocji. Zmianie uległ także system rozgrywek młodzików, co ma spowodować bardziej wyrównaną rywalizację sportową w tej grupie wiekowej. Reformy, które zostały wprowadzone, były konieczne i spotkały się z pozytywnym odbiorem środowiska piłkarskiego. W sezonie piłkarskim OZPN organizuje prawie 7 tysięcy meczów, więc mamy pełen pogląd na to, co dzieje się na piłkarskich boiskach Opolszczyzny pod względem organizacyjnym, jak i sportowym. Dobra wiadomość dla wszystkich fanów rozgrywek czwartej ligi. Bank Spółdzielczy w Leśnicy wciąż wspiera opolską piłkę jako tytularny partner rozgrywek. Wreszcie najważniejsze wydarzenie w corocznym kalendarzu Opolskiego Związku Piłki Nożnej – finał wojewódzki Pucharu Polski. O wyjątkową oprawę tego wydarzenia co roku dbają kibice i organizatorzy, a zawodnikom pozostaje zadbać o najwyższy poziom sportowej rywalizacji. Przy sztucznym oświetleniu na stadionie miejskim w Kluczborku grali nie tylko panowie, ale zmierzyły się ze sobą także panie. Działalność OZPN to nie tylko same rozgrywki, ale również szkolenie i organizacja kursów trenerskich. Dla Komisji Kształcenia i Licencjonowania Trenerów Opolskiego Związku Piłki Nożnej był to okres ciekawej i wytężonej pracy. Zorganizowaliśmy w nim 20 kursów różnych stopni, poczynając od tych najwyższych, to znaczy od UEFA A i UEFA B i A wyrównawczego, poprzez średnie, czyli UEFA B, a kończąc na tych najniższych, czyli PZPN Grassroots D i UEFA Grassroots C. Warto dodać, że Opolski Związek Piłki Nożnej jako pierwszy w kraju przystąpił do wdrażania programu szkoleniowego Junior Coach. Projekt skierowany jest do uczniów szkół średnich, którzy chcieliby zostać trenerami piłki nożnej. 42-godzinny kurs pokaże im, z czym zetknął się w pracy trenera i uświadomi, co jest potrzebne do szkolenia piłkarzy. Nowością są kursy pierwszej pomocy przedmedycznej, adresowane przede wszystkim do kandydatów aplikujących na kursy trenerskie UEFA. Może z nich jednak skorzystać każdy zainteresowany tą tematyką. Piłka nożna zaczyna się już od najmłodszych lat. OZPN stawia nacisk na rozwój rozgrywek dziecięcych, między innymi realizując autorski projekt Bawi nas piłka, w którym z roku na rok uczestniczy coraz więcej drużyn w kategoriach Skrzat, Żak i Orlik. Jako Polski Związek Piłki Nożnej staramy się wychodzić naprzeciw potrzebom klubów, dlatego w tym sezonie rozgrywki Bawi nas piłka odbywają się w formule powiatowej i międzypowiatowej, co umożliwia klubom rywalizację na wyższym poziomie niż dotychczas. Staramy się pracować nad tym, by za każdym razem te rozgrywki uatrakcyjnić i bardzo nas cieszy, że kluby zaczynają dostrzegać potencjał drzemiący w piłce dziecięcej i inwestują w dzieci i młodzież. Projekt Bawi nas piłka doczekał się m.in. odświeżonej strony internetowej oraz nowego profilu w mediach społecznościowych, które cieszą się dużym zainteresowaniem, szczególnie ze strony rodziców. OZPN był również organizatorem wielu turniejów dziecięcych, m.in. mini mundialu Skrzata w opolskiej Stegu Arenie, czy turniejów dla starszych roczników Orliki na Mundial i o Puchar Prezesa OZPN, którego finałowe spotkania tradycyjnie rozgrywane są na płycie głównej Stadionu Miejskiego w Kluczborku, tuż przed wojewódzkim finałem Pucharu Polski. W kadrach OZPN kluczowe było stworzenie jednolitego systemu monitoringu, naboru oraz selekcji zawodników do kadr wojewódzkich. Głównym celem kadr wojewódzkich jest wyselekcjonowanie utalentowanych zawodników z Opolszczyzny i udział w rozgrywkach międzywojewódzkich z innymi województwami. Mimo tego, iż w ostatnich latach nie udało się awansować na Mistrzostwa Polski, to cieszy fakt, że coraz więcej naszych zawodników z województwa jest docenianych i dostrzeganych przez trenerów klubowych z dużych akademii i trenerów reprezentacji Polski. Partnerem strategicznym kadr wojewódzkich OZPN została firma Bedmet. OZPN podpisał również umowę z niemiecką federacją Sachsen-Anhalt, czego efektem były zorganizowane w obu krajach międzynarodowe zgrupowania kadr.
Opolski Związek Piłki Nożnej przez ostatnie lata zmienia swój wizerunek. Powstało nowe logo związku i strona internetowa. Zmieniła się polityka medialna i cały czas wdrażane są nowe pomysły. Realizowane są projekty Bliżej Klubów i B-Klasa od Kuchni, w ramach których reporterzy odwiedzają opolskie kluby, publikują wywiady i relacje fotograficzne, przybliżając kibicom ich działalność. Ogromnym zainteresowaniem cieszy się magazyn czwartej ligi, gdzie prezentowane są wszystkie gole strzelone podczas czwartoligowych rozgrywek. Nowością w ofercie Opolskiego Związku Piłki Nożnej są sportowe obozy dla najmłodszych. Dzieci w wakacje trenują i odpoczywają nad morzem, natomiast ferie zimowe spędzają w górach. Dzięki temu, że okazała się oferta strzałem w dziesiątkę, rodzice są bardzo zainteresowani tego typu wyjazdami, na stałe już one wpisały się w kalendarz Opolskiego Związku Piłki Nożnej. Ostatnie lata Opolskiego Związku Piłki Nożnej to szereg meczów międzynarodowych, których organizacja powierzona została związkowi przez PZPN. Na Opolszczyźnie gościły m.in. reprezentacje Portugalii, Anglii, Szkocji czy pierwsza reprezentacja Rosji w futsalu. Rewelacyjnie zorganizowany mecz, rewelacyjnie zorganizowana cały pobyt naszej reprezentacji, bo jestem po rozmowach i z zawodnikami, i z trenerem, nie widzieli słabego punktu. Jeżeli chodzi i przygotowanie wszystkiego, hale, opieka, naprawdę na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Doświadczenie organizacyjne zostało docenione również na innej płaszczyźnie. We wrześniu ubiegłego roku OZPN współorganizował 29. Ogólnopolską Spartakiadę Prawników. Kończąca się powoli kadencja zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej to przede wszystkim wyjście do klubów, zmiana polityki wizerunkowej oraz szereg reform, których efekty można już zaobserwować. OZPN sukcesywnie wspiera swoich członków. W ciągu prawie 4 lat opolskim klubom piłkarskim przekazany został sprzęt sportowy na łączną kwotę 500 000 zł. Kadencja szybko minęła. Czasu nie można odzyskać, ale próbowaliśmy go nie zmarnować i przez te 4 lata wspólnie razem z pracownikami Opolskiego Związku Piłki Nożnej, z członkami zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej zrobiliśmy wiele rzeczy, które są potrzebne naszemu środowisku. Duża liczba klubów, wielkie zaangażowanie, wielka pasja w piłce młodzieżowej, seniorskiej, reformy, a także wsparcie finansowe. Nowy wizerunek związku, dużo imprez zewnętrznych, które organizowaliśmy, świadczą o tym, że możemy to dobrze realizować. Chciałbym z tego miejsca podziękować i pracownikom, i członkom zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej za te dni, miesiące i lata, które już za nami, a także podziękować partnerom, sponsorom, że nam zaufali. I to jest ważne dla nas, że wspólnie razem możemy rozwijać opolską piłkę, żeby ten nowy rok i następna kadencja także była taka dynamiczna, energiczna jak ta, która jest za nami.